Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale z sercem na tacy. Wraz ze mną dzisiaj Szymon Gulewski, ja jestem Karol i dziś porozmawiamy sobie o życiu prywatnym, a pracy w gastro. Zgadza się. Jedziemy. No ale myślę, że jak zawsze zanim przejdziemy do e, tematu dzisiejszego, to e, Szymon, co tam u Ciebie słychać? No w sumie dość dużo wody w Wiśle upłynęło od ostatniego naszego spotkania z Państwem. No wiele rzeczy się dzieje też nie tylko w życiu naszym prywatnym, ale i w pracy. O tym będziemy dzisiaj na pewno dużo rozmawiać. Jak to wszystko na siebie nawzajem wpływa. Jak zmienia nasze życie, zarówno właśnie te prywatne i te w pracy. Tak. A jeżeli chodzi o to, co słychać, no to yy, w sumie cieszę się, że dzisiaj mieliśmy taką pierwszą zmianę od dłuższego czasu razem. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, gdzieś tam ten czas w hotelarstwie teraz jest taki bardziej spokojny. A ogólnie bardzo dobrze wspominam ostatnie mega duże wydarzenie u nas w hotelu, mianowicie Kopernikus Cup był. Tak. Dużo się działo, sportowców było wielu. Sporo, sporo się działo, Akurat to się zgadza i, i dosyć takie zdarzenie trochę jak traktorem to było dla nas, po tak długiej stagnacji imprezowej. No, A to się zgadza. Po, poczuliśmy to w plecach i w nogach, nie? Jednak jak się codziennie nie chodzi z tą tacą z sercem czy bez, to po takiej długiej przerwie jak ruszyliśmy, zaczęliśmy zbierać ogromne ilości porcelany, nie tylko na te tace i szybko, szybko wszystko, żeby było gotowe na czas, no to poczuliśmy, że dawno nie było tylu gości naraz. Tak, no i to od dłuższego czasu pierwsza nocka, gdzie faktycznie kończyliśmy o piątej, nie? Tak. To mm. też dawno ostatnio miało miejsce. No ale fantastyczne postacie były na pewno z e, portu. Tak, jakby myślę, że i ja byłem usatysfakcjonowany z mojego zdjęcia, i ty ze swojego, gdzieś tam ostatecznie, e, bo Szymon ma zdjęcie z panią e... Ewą Swobodą. Tak. Przepraszam, no nie wiem, nie, nie interesuje się tym. A ja mam z kolei z Piotrem Liskiem, tyczkarzem. Więc całkiem fajnie, sympatycznie. No, to są ogromne nadzieje sportu naszego atletycznego, więc yy, duży zaszczyt. Yy, tym bardziej, że pani Ewa Swoboda osiągnęła dość duży sukces podczas tych zawodów. Yy, w sensie tego Kopernikus Cup? Tak, tak. No. Yy, Piotr skoczył. 575 chyba Lisek też był chyba zadowolony. Bardzo jest ciekawe to wydarzenie, bo ściąga do nas do Torunia ludzi z całego świata. Są też bardzo duża była rzesza sportowców z Afryki choćby. I fajnie to wszystko wygląda, że oni poznają jakby naszą kulturę. Często zadajemy im różne pytania, co tam u nich, jak tam ich życie wygląda, nie tylko sportowe. Więc fajnie się te kultury nasze przenikają akurat przez te parę dni, kiedy oni wszyscy są. Jest to bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie sportowe w Toruniu, myślę, na które warto wpaść, jeżeli Państwo będą mieli taką możliwość w przyszłym roku, to jak najbardziej trzeba zobaczyć, co się u nas dzieje. Tym bardziej, że z tego co wiem, to chyba w tym roku był jakiś jubileuszowe, tak? Że Jakiś 15, 10, coś, coś takiego. No tak, było jubileuszowe. Poczekaj. Zbyście się naszych gości. Zabawiać trzeba. Na pewno było też fajnie zobaczyć tyle osób na śniadaniach hotelowych. Śniadania o. hotelowe. Proszę, mili Państwo, jest. Dziesiąte. dziesiąte. 15 Piętnastu by było rzeczywiście tak. Kopernikus Cup. Yy. Nie będziemy się dużo chwalić, ale też byliśmy jako jedni, nasz obiekt był jako jeden ze sponsorów. Tak, to jest myślę, że coś bardzo fajnego, bo gdzieś tam jesteśmy też uwzględnieni tutaj. Może nie do końca będę pokazywał, niemniej w tym oto takim... Co to jest w ogóle? programie, O oficjalny program, to gdzieś tam jesteśmy również uwzględnieni. Tak więc, mega wielkie gdzieś tam wyróżnienie, niewyróżnienie. No, jednak, hot, miejsce, gdzie pracowaliśmy jest, pracujemy, jest jednym ze sponsorów tego tegorocznego Copernicus Cup. Więc, siłą rzeczy, gdzieś tam myślę, że musieliśmy być tu uwzględnieni. Ale, no, fajnie, fajnie. To w ogóle dawno nie widziałem. Przez cały dzień tak naprawdę takiego przemiału tylu ludzi, nie? bo to też jest ciekawe, że tak naprawdę śniadanie, lunch i tak, kolacja bo... cały czas gdzieś tam mnóstwo ludzi się przewijało i, i to było chyba najciekawsze, że faktycznie ci ludzie byli w koło. I to wszystko jak w zegarku, no bo wszystko jest jakby podporządkowane ich ćwiczeniom, nie ćwiczeniom. Oni punktualnie muszą zjeść na nie, punktualnie muszą wyjechać na zawody, tam ćwiczyć i wszystko, żeby właśnie ten ostatni dzień zawodów, który akurat w tym roku wypadł, w ostatni wtorek, żeby wszyscy byli w jak najlepszej formie, więc też dużo zależy tutaj od naszej kuchni, która wydaje zdrowe posiłki i takie wzmacniające, dające siłę, żeby ci sportowcy osiągnęli jak najlepsze wyniki. Fajne też było to, że dużo osób podchodziło i, i, i na przykład z jednej z... Ktoś powiedział, że tak długo męczyli nas, aż dostali ryż do Bemaru, całą genkę szef im zrobił, bo tyle osób prosiło o czysty ryż, a, a w menu mieli chyba risotto, nie? A, a pytali o ryż, ryż, ryż i w końcu szef się zlitował i przygotował ryż dla naszych gości, więc też tak, ale byli zdziwieni coś z tym ryżem. No, bo to rzeczywiście jeden z podstawowych chyba składników, jakby nie patrzeć takiej diety sportowców, no ten ryż gdzieś tam musi być. O, dużo bananów globalnie. jedli, ciekawostka. Dużo bananów. Dużo bananów, jabłek, e, także jak najbardziej zdrowe rzeczy. E, I fajnie też, e, to chyba jest jedyne takie wydarzenie u nas w hotelu, kiedy to goście podczas gali, tej ostatecznej po zawodach, e, no, e, jest ta sala trochę podzielona. Z przodu siedzi jakby cały zarząd. Sportowy i um, VIP-y, organizatorzy, Stolumia, organizatorzy tam, prawda, władze, którzy no, ubrani są na galowo, a sportowcy, jak to sportowcy potyż, po, zawodzie, po no. zawodach, są w dresach i to też fajnie wygląda. Jedno z drugim jak najbardziej idzie w parze, no bo wiadomo, że to oni są bohaterami tego spotkania corocznego. To oni um, osiągają jak najlepsze wyniki, starają się cały rok, żeby po prostu w tych zawodach wziąć udział i bez nich to spotkanie w ogóle by nie miało sensu, więc tak naprawdę jak najbardziej jest im wybaczone, że nie przychodzą w garniturach. To jest w ogóle niezwykłe, nie? Wszyscy w dresie, wiesz, idą, jedzą, bo dla nich to jest takie, dla nich to jest zwykła kolacja gdzieś tam, tak na dobrą sprawę, tylko taka trochę podniosła jednak, bo wiele osób miało co świętować generalnie. Fajne jakieś tam wyniki były osiągane, również... Na, paradoksalnie na barze również się trochę działo. Nasz bar tak, miał no, ale trochę roboty z tej też. Z strony bardziej, chociaż tam niektórzy zawodnicy też, jeżeli oni mają teraz dłuższą przerwę, to też sobie pozwalali, Pozwolili żeby na... tam wino wypić. Tak, kieliszek e... wina czy, czy, czy piwo nawet. Tak, jakieś. ale z drugiej strony było też, właśnie jak tu mówiliśmy, dużo przedstawicieli różnych kultur, też była na pewno. Przedstawiciele tych religii, gdzie się nie pije, nie będziemy wymieniać, no, ale gdzie, gdzie, gdzie się nie pije. Tak, też. także, na pewno, także no. tutaj um, też jest to fajne, że um, słuchać było rozmowy osób z różnych części świata, um, co tam słychać, właśnie w danym kraju, um, jak wyglądają te zawody, przygotowania do zawodów. Um, Widziałam, że też jedna dziewczyna, nie wiem z jakiej ona akurat była, dziedziny sportowej, odniosła jakąś kontuzję poważną, świeżą, bo miała plastry po i opowiadała e, takiej drugiej osobie, z, e, też e, ona była akurat z, e, z Indii, e, co tam się wydarzyło. Także ciekawe właśnie było słuchać różne rozmowy na temat, co tam u nas w kraju słychać, co tam u was w kraju słychać. Także myślę, że to jeżeli chodzi o taką e, o przenikanie się różnych kultur w naszej restauracji. Um, to też jest fajne wydarzenie. Generalnie ja nie zapomnę, jak o czymś tam się przekomarzałem z koleżanką Kingą i podszedł Piotr Lisek. To była e, piąty, e, chyba to był poniedziałek, jak mieli kolację. Mhm. I jakimś tam żartem zapodał jakimś cytatem z. z ten, z, z jakiegoś kabaretu właśnie w kontekście tego, że trochę się przerzucaliśmy, że ja zrobiłem to, ale no nie, zro nie było zrobione, ale zrobiliśmy i a on powiedział, a, ale coś tam typu, nie wiem, a zupa była z wiesz, na tej mhm. zasadzie I, i, i my tak z Kingą patrzymy na niego, nie, takie, co? Albo to z kabaretu, a, a nie oglądamy. A. Trochę kompromitacja, nie? A, nie, a później normalnie fotki sobie z nami zrobił, mega sympatyczny taki, mega luzak. A widać właśnie taką specyfikę w tym wszystkim, że ci sportowcy mają takie, chyba bardziej, myślę, pozytywne nastawienie do życia, chyba jednak, jak to się mówi, ruch, sport, zdrowie samo przynosi im taką satysfakcję na co dzień, że lepiej sobie radzą, chyba, z trudnościami życia codziennego. Może tak. No i generalnie myślę, że paradoks też takiej osoby polega na tym, że Jakkolwiek sławna by nie była, to nadal nie jest tak medialna i rozchwytywana gdzieś tam, powiedzmy, postać, jak na przykład aktor, który wyjdzie do sklepu, nie? Słynny. Tak, czasami sami. Tak trzeba, mi się wydaje, generalnie. że to też o to chodzi. Trzeba tam nie? wygooglować, poszukać sobie takiej osoby, żeby zobaczyć rzeczywiście, że skończył znamy z telewizji, z zawodów, ale do końca, jeżeli ktoś się lekko tylko nie interesuje, nie. no to trzeba gdzieś tą osobę znaleźć. No a wracając jakby do głównego Znaczy myślę, że to najciekawsze co tematu. nas spotkało Prywatnie, bo poza tym W sumie ja miałem parę dni urlopowych Wolnych, które spędziłem z rodziną Nie będę Przytaczał historii o Kierowcy z Inowrocławia, który Nie powinien być kierowcą Może nie warto się chwalić Moimi wybuchami agresji ale w Każdy obronie tak rodziny, ma... w obronie rodziny chciałbym. Każdy tak to ma zobaczyć. czasami z nas, że jakoś ma gorszy dzień, to. No i. Tak. Co. No i w sumie to, ty, to u mnie tyle. No. To myślę, że ten Kopernikuska był takim najciekawszym elementem e, między podcastami. A ja jeszcze chciałbym e, powiedzieć coś może bardziej prywatnego. Jeżeli mogę, nie wiem, czy mogę. Słuchaj, no, jak chcesz. Ale powiem powiem, bo, bo chcę powiedzieć, że. Temat, który dzisiaj będziemy omawiać, nie, nie, nie zawsze jest taki lekki, nie zawsze jest jakby no, pozbawiony jakichś głębszych uczuć i wydarzeń, które w życiu prywatnym no, zostawiają jakiś ślad. I ja bym chciał odcinek ten dedykować mojej utacie. Fair enough. Jeżeli mogę, bo może nie powinienem, ale gdzieś tam, jeżeli chodzi o to, kim jestem dzisiaj, to na pewno tata był to osobą, która nadal oczywiście jest, która mnie kształtuje, która mnie kształtowała przez moje całe życie. I jeżeli chodzi o to, jaki mam stosunek do pracy w gastronomii i nie tylko na co dzień, no to myślę, że dzięki temu, co on mi pokazał, a ten odcinek chcę jemu dedykować dlatego, że Um, on jest po dużej batalii choroby nowotworowej, i teraz um, okazało się, że jest jakiś nawrót tej choroby. I chciałbym po prostu życzyć mu jak najwięcej siły w walce z tą chorobą. I jestem pewny, że z jego nastawieniem do życia, z jego siłą, sobie z tą chorobą poradzi. Um, I chciałbym właśnie, żeby to wybrzmiało dość mocno, że. Um, My, którzy pracujemy na co dzień, y, mamy swoje rodziny, wszyscy niezależnie od branży, i mamy swoje właśnie takie sytuacje y, trudne. I właśnie o tym jest ten odcinek, że y, mimo wszystko, mimo takich przeciwności losu, my staramy się y, po prostu pozostać mocnymi, wspierać te osoby i jednocześnie y, prowadzić nasze życie w taki sposób, y, żeby no, motywować takie osoby do walki z chorobami, nie tylko. Więc nie jest takie to wszystko proste na co dzień. Czasami trzeba przyjść, jak o tym wcześniejszych odcinkach mówiliśmy do pracy. Yy, trochę jak aktor, i gdzieś yy, te wszystkie swoje smutne uczucia, jakieś yy, wydarzenia życiowe ukrywać. Co nie jest do końca zawsze łatwe. Dlatego yy, ten odcinek myślę jest dość ważny. <ścoughs> tak, generalnie rzecz biorąc, yy, zgadzam się yy, i. Podpinam się gdzieś tam do, do życzeń zdrowia dla Twojego taty. Dziękuję. Myślę, że fajnie, bardzo nawiązałeś też do tego, o czym rozmawialiśmy w podcaście o wizerunku. Dzisiejszy podcast jest mniej techniczny. Chcielibyśmy, żeby A Bardziej życiowy. Bardziej życiowy. Chcielibyśmy zwrócić może uwagę na niektóre elementy, które dziś tam wcześniej zajawiliśmy, jak na przykład to, że. Gdzieś tam przez dużą ilość moich godzin mi się posypał związek. Jakby na to nie patrzeć, mimo że argumentem moja praca teoretycznie nigdy nie była, to wiem jak było gdzieś tam. Mhm. Porozmawiamy sobie o tym, jak ciężko budować z mojej strony relacje po prostu z drugą osobą, będąc w pracy tyle godzin. Z Twojej strony, jakie trudności wiążą się z wychowywaniem dzieci i, i rodziną gdzieś tam. Jak i również z tym, że czasami tego czasu nawet dla przyjaciół nam generalnie może zabraknąć, bo, bo jesteśmy tak pochłonięci czy zaabsorbowani pewną mm, rutyną pracy, a tym bardziej, że nie jest to praca typu szósta, szesnasta yy, wychodzę, nie, szósta, czternasta. Jest pełno właśnie w tym wszystkim paradoksów, bo sami je zauważamy. Jest tak, że kiedy jest sezon taki naprawdę w pełni, kiedy mamy pełną imprez, nie ma co ukrywać, że nie ma co ukrywać, że po prostu adrenalina i taka rutyna codzienna, że wiemy, że czeka nas kolejny dzień pełen wyzwań, popycha nas do przodu i tak po prostu trwamy. I tak może to nawet trwać przez kilka miesięcy. Nie wiem, nie będę tego porównywał. Noże generalnie ale, ale... przychodzimy spać do domu, nie? Jesteśmy tak. gośćmi we własnych jesteśmy, domach czasami. Jesteśmy jakby przy... w hotelu. Jesteśmy w domu, tak jak w hotelu. I pracujemy w hotelu, jesteśmy w domu, tak jakbyśmy byli w hotelu. I nie chcę tego porównywać, może, do, bo to brzydko zabrzmi, ale gdzieś to jest, tak jakbyśmy byli w jakimś ciągu. Jakbyśmy po prostu byli w jakimś ciągu, bo to samo się nakręca. I potem, jak przychodzi ten czas, kiedy ten czas, kiedy, który teraz właśnie mamy, kiedy, o którym mówimy od czasu świąt Bożego Narodzenia, które gdzieś tam nadal trwa, kiedy to wszystko spowalnia w hotelarstwie, to my na początku pełni euforii, cieszymy się, że tego czasu mamy więcej dla swoich bliskich, ale jesteśmy już tak dalece w takiej pułapce związanej z tą pracą, że często nam trudno się w takiej rzeczywistości też odnaleźć. I potem kurczę wróciłbym do pracy, nie? Nie wiem co ze sobą zrobić. Czasami ja tak czasem mam, nie? Naprawdę dziwny temat, trudny, że tak jest, ale tak właśnie to działa, że w pewnym momencie e, nawet nie wiem, ja mam tak, że jak jakąś imprezę bym robił e, typu swoje urodziny, to wtedy podchodzę do tego jakbym był w restauracji, zaczynam polerować sztuczce, coś pewnie nie wiem, nie każdy jak przygotowuje urodziny, no bo to jednak jest w domowych warunkach. A ja mam cały czas tak, jak robię coś w domu, że chcę, żeby jej serwetki ładnie wyglądały, i, i czuję się tak niemal, jakbym obsługiwał gości w pracy. To może ja zaznaczę jeszcze jedną taką ciekawostkę. Ja w momencie, kiedy ja sobie mocno skróciłem i ogoliłem brodę, kierownik ją sobie zapuszcza. No, dopiero zaczynam. Zobaczymy, do, jak daleko e, będę mógł, jak ale będę wyglądał, bo nigdy pa, nie miałem. Pa, pasują ci te siwe takie włosy pojedyncze. No. To tak dodaje charakteru. Naprawdę. Nic bo ty myślisz, nie. że ja się z ciebie śmieję cały nie, czas. Ja po ale po prostu się już do przyzwyczaiłem. To tak jest jak ze wszystkim, myślę, w życiu, że na początku. Stresu masz za dużo w życiu po prostu. To też jest. To tutaj właśnie wygląda. To wychodzi. jest jeden z tych elementów. Hotelarstwo no. tutaj jest widoczne. Pasja, ale też jakby godzić godzenie się na to, że. Będziemy pełną parą i na długi etat w tej branży, no to jest, Hardcore. jest to dosyć spore wyzwanie dla nas jako nie tyle co psychiczne, nie tylko psychiczne, ale też i fizyczne. Ale to też generalnie tyczy się każdej pracy, w sumie. To nie jest tak, tak. że my tu będziemy płakać jak to ciężko w gastro. Nie, więc... Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w sumie każdy zawód jest bardzo ciężki. Ja też w życiu robiłem różne jeszcze rzeczy i i generalnie dla mnie mimo jak bardzo męczące byłoby to bieganie stacą to robiłem dużo bardziej męczące i cięższe rzeczy prace fizyczne nie dlatego no, Więc... ten odcinek jest nie tylko jakby o... naszym płaczem i zgrzytaniem zębów I nie tylko o pracy w gastronomii ale ogólnie jakby o poświęceniu w każdej pracy którą wykonujemy na co dzień a w, 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 w takiej próbie w takim wyzwaniu znalezienia balansu pomiędzy naszym życiem prywatnym żebyśmy się nie zatracili w tym życiu i żebyśmy nie zaniedbali swoich obowiązków prywatnych, które mamy. No, bo no, ty masz ich więcej, generalnie, zdecydowanie. No, słuchaj, no, w twoim wieku też byłem i też jeszcze nie miałem rodziny, chociaż już byłem, e, krótko mówiąc, po ślubie, ale dzieci jeszcze nie mieliśmy. Dzieci jeszcze nie mieliśmy i pamiętam, że to na początki, jeszcze też jak wspomnieliśmy wcześniej, ja byłem w Anglii, na, w twoim wieku mm -hmm. cały czas. I też były wyzwania typu że na przykład moja żona studiowała w Polsce i też na przykład rozstania, które ja musiałem zostać, bo miałem pracę, ona jeździła na studia i mimo to, że już mieliśmy ślub, gdzieś tam zaplanowany i wszystko, to nie było, to była duża próba naszego związku, takie właśnie rozstania, jak ty tworzysz na przykład teraz związek od nowa i mówisz o tej pracy, to jest bardzo podobna rzecz, nie? że no, z tym, z tą, z z tym tą, z tą przyjemnością na to, że akurat się tak złożyło, że akurat twoja wybranka jest w tym samym miejscu, w którym ty pracujesz. Co, Więc to może być mieczem obusiecznym też trzeba zaznaczyć, być... bo to też może doprowadzać do wielu niefajnych sytuacji. Na szczęście pewne jasne granice postawiliśmy, jeżeli chodzi o pracę, a niemniej no, to... To, to nie do końca także fajnie, fajnie, nie? Jest to trudne i trzeba umieć to robić i na razie odpukać. Ja trzymam za Was kciuki, Wy robicie to bardzo dobrze. Nie wszyscy nawet z naszej pracy wiedzą, że jesteście razem. To też jest gdzieś trudny temat, który też pewnie by zahaczał. Ale nasz... czy to, że się z tym nie kryjemy, generalnie? No tak, ale, ale trzeba to... umieć jednak też, że jeżeli Ze związek smakiem. powstaje w pracy, to trzeba umieć zachować dystans do tego związku, a jednak pozostać na tej płaszczyźnie profesjonalizmu. Szczególnie jeżeli... Yy, yy, to jest podłe, nie? Ale ja znając siebie... Spopracujecie w niemal no, tym samym dzie, dziale, w dziale. Ja generalnie znając siebie wiem, że jeżeli by coś totalnie zostało sknocone przez kuchnię i byłaby Natalia na zmianie ja wiem, że ja byłbym gotów się z nią pokusić pracy, o pracę. W sensie... Wypikam, ja, wypikam a ja spokojnie. Jestem, a ja jestem z kolei spokojny. Czekaj, Muszę ja. sobie zapisać w której godzinie. Ja jestem z kolei spokojny, bo wiem, że Natalia niczego nie zepsuje w kuchni, że ona zna swój fach. Ja to użyłem specjalnie tak hardkorowego ha. określenia, bo... bo wiem o co chodzi. Ale ja serio muszę sobie zapisać. Która to minuta? Przed 20 minutą. Oj, będzie big pik. pik. Ja sobie postawiłem jasny cel. Jeżeli będzie coś, jakaś wstawka teraz w podcastach, e, zdjęcie albo coś, to ja muszę mieć kartkę, i ja będę notował. Ja nie mam zamiaru znowu po nocach oglądać całych podcastów, żeby zobaczyć, gdzie co muszę wstawić. To jest prawda, to jest na pewno. Montowanie tych podcastów, moi drodzy, to jest dużo większe wyzwanie, niż wam się naprawdę wydaje. Bo my sobie tak gadamy, że o tu wstawię zdjęcie, a tu muzyczka, tutaj coś wycenzuruje. No. A, ja, a ja tego nie notuję, ja potem oglądam cały ten podcast od początku do końca Karol mi pokazywał jak to wygląda nie więcej, także jest to naprawdę z hardcore czasem, dlatego jestem wdzięczny, że to wszystko robisz po nocach, po naszej pracy Dziś też jesteśmy po pracy Tylko tym razem przy Prosiłem, żeby wziął ciuchy jakieś A Miałem pamiętać o tym Cywilne, nie? Ja chciałem, ja chciałem wiesz, zrobić na, Powiedzieć na zasadzie takie, taką, taką wstawkę zrobić, że wiesz Że kazałeś mi przyjść ubranym w takich um, Ubraniach, które noszę na co dzień No proszę bardzo A. Nie, no w domu nie chodzę tak, oczywiście, że nie No jesteśmy gdzieś tam świeżo po pracy, a że nagrywamy u mnie, to po prostu stwierdziłem, nie, ej, sorry, ja się idę przebrać, ja już nie mogę w tej koszuli Oj tak, no też, yy, ja w ogóle chciałbym, żebyśmy mieli takie same uniformy, które się nie zmieniają, bo myślenie codziennie, jak się ubrać, żeby było dobrze, to też jest Ale przepraszam, ty jako kierownik uważam, że bardzo dobrze się ubierasz no dziękuję, no staram a się. A my, pozostały zespół, no mamy te uniformy, więc w czym problem? Ty nie musisz wyglądać no, jak No, czasami mnie. wolałbym jak wy, bo to tak, wiesz, jednak jest, że firma, nie wiem, że wszyscy powinni tak samo wyglądać. Zależy, wiesz, co kraj to obyczaj, co praca to... Moim <grym> zdaniem, zdaniem wywyczaj... wyglądasz, wyglądasz zacnie. To dziękuję bardzo. Nie, nie, nie To uważam też a propos, że odcinek jest dedykowany tacie, tata mój też ma zawsze dobry gust i w szafie ma fajne ciuchy. <grym> <grym> czasami od niego pożyczam. <grym> no, coś tak mamy się ty. Tak. <laughs> Okej, okay, boomer. To jest. klawo Spytka. No, no. Tak, no generalnie ten balans życia prywatnego, jakiejś tam pasji, a, a tych godzin dziwnych, nieregularnych, często popołudniowych siłą rzeczy, nie, bo Inaczej na pewno nasze życie prywatne by wyglądało, gdybyśmy byli kelnerami śniadań, bo jednak wtedy to pół dnia ma się dla siebie, przez to pół dnia idzie naprawdę sporo zrobić. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy ty pracujesz popołudniami, a twoja małżonka do południa. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy i ja, i moja druga połówka pracujemy w sumie na popołudniowych zmianach, nie? I chociaż wieczór możecie sobie spędzić razem, jak skończycie przed O ile rząto. ja jako kelner nie muszę zostać dłużej, bo generalnie tak. zostaje zawsze dłużej kelner niż kuchnia u nas, nie? Nawet pilnując imprez nocnych. No, chcielibyśmy podzielić się jakąś radą. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest spróbowanie wywalczenia u obu pracodawców, jeżeli tworzycie parę, żeby mieć chociaż jeden, dwa dni wolnego w tygodniu razem, bo inaczej w ciągu tygodnia, znaczy w ciągu tygodnia, no my akurat my w tygodniu to ym, znaczy w weekendy, no, żeby mieć piątek, sobota wolne, no to też ciężko w naszej pracy, ale y, ja na przykład staram się mieć niedzielę wolne, no bo wtedy w gastronomii, no na ogół u nas akurat w hotelu jest trochę ciszej i, i często mi się udaje chociaż ten jeden dzień z moją żoną mieć wolny z dziećmi, i też ja, I wtedy to jest dzień, kiedy ja jestem w pracy tak, Albo Krystian No jest tak, no ja wiem o tym Ale z kolei potem też gdzieś tam staram się żeby, Jak jest teraz ciszej właśnie Żebyście mieli więcej wolnego Żebyście nadrobili te miesiące, kiedy nas w ogóle w domu nie było Słuchajcie, są też takie momenty I takie konspiracje Że nagle kierownik mi daje wolne w walentynki A szef kuchni daje Natali Wolne w walentynki, nie? I wakacje zrobili I jeszcze wakacje samo. nam zrobili urlop razem Więc spoko, nie? No. Dzięki. Pozdrawiamy szefa Rafała. Pozdrawiamy Rafała. Tak jest. Dziękujemy. Bardzo dobry szef Rafał. Oczywiście, Ciebie teraz... muszę teraz wydać pieniądze na wakacje Teraz wspólnie. nasz y, kolega, <grym> kolega Jacek. Kolega to Jacek, było podle, kocham Cię Natalia. Kolega Jacek dostał awans dzisiaj u nas y, w pracy y, i będą nową kartę tworzyć. Jak stworzą tą nową kartę, to coś o niej opowiemy. Może uda nam się w końcu Rafała też zaprosić albo Jacka do naszego kanału. Ty, żeby coś tam jak opowiedział. ja tu wcisnę trzecią osobę w ten kadr? Ja musimy, wtedy, wyjdę. wtedy musimy już normalnie ogarnąć, tak jak mieliśmy nagrywanie w salonie, na kanapie. Nie? Czekamy końcu. na wiosnę, jak będzie ładna pogoda, to może e, uda nam się zrobić jakiś odcinek po drugiej stronie Wisły z panoramą Torunia Da się wszystko, da się. Najpierw musimy kupić mikrofony. Kupimy. Spokojnie, my mamy całą listę rzeczy, które musimy zrobić jeszcze tutaj do podcastu. Cały czas oglądacie totalny work in progress, ale warto. Myślę, że warto być z nami. Z innych takich ciekawych rzeczy i z nowości. Skoro zahaczyłeś nową kartę, to ja się dzisiaj pochwalę. Udało mi się zaprojektować autorskiego autorski koktajl po prostu Bardzo do, dobry na Walentynki, cocktail, który jutro będziemy Już, już dzisiaj to, już dzisiaj był Tak, sprzedawany, a jutro na pewno Pójdzie to w dużej ilości. No, mam nadzieję, że w dużej ilości. No, spoko. Rezerwacje na jutro mamy, także jutro będziemy pieścić Walentynki. No, w tym roku tak wypadają, jak wypadają. Łączą się ze środą popielcową, jak ktoś jest wierzący. Tak. To może będzie zgrzyt, ale przecież zjeść obiad w restauracji to nie jest. Mój że... spaczony mózg sobie teraz wyobraził, że wiesz, Walentynki i środa popielcowa. I wieczorem można to po prostu połączyć jako jakiś taki dziwny fetysz, wiesz, posypanie z z ciekawy popiołem, i potem. Z ciekawostek miłość mogę powiedzieć. E, o, e, Zakopanem. Mogę powiedzieć Wam o tym, jak e, nasz właściciel kochany, nasz właściciel kochany naszego obiektu e, powiedział dzisiaj żart. I żart jest właśnie o tych walentynkach, Że rozmawiała dwóch kolegów, tak jak my byśmy rozmawiali. Mhm. I jeden się pyta, drugiego, dzisiaj są walentynki, i ty obchodzisz je, czy, czy nie raczej? A ten kolega mówi: wiesz, to, to zależy. To zależy, czy, czy mam żonę, czy mam dziewczynę. Je jeżeli mam je jeżeli mam dziewczynę, to obchodzę walentynki. A jeżeli mam żonę, to obchodzę środę papiercową. <grymna> Ej, dobra, zacne. No tak, akurat, jeżeli chodzi o te kalendarzowe walentynki, jak wypadają w tym roku? G generalnie ostatnio jakoś tak, tak fajna atmosfera się zrobiła, że nawet sobie ostatnio z panią dyrektor żarty rzucaliśmy takie mega nie niestosowne. No. no mają no, poczucie humoru, państwo. Jest, jest czasem naprawdę niezwykle, nie? to trzeba przyznać. Jest Dalej. to też czas właśnie taki, e, który wykorzystujemy. Kolejna wskazówka dla pracujących w gastronomii na to, żeby e, rzeczy, które nie mogliśmy e, jakby dopiąć, e, rzeczy, których nie mogliśmy dopiąć wcześniej, z racji tego, że jest e, pętla non stop, e, robimy tym je teraz. Pimpres, nie? Robimy je teraz. Sprzątanie po prostu. Sprzątanie rzeczy. osenne porządki. Z kamarków różnych, do których nie do docieramy kiedy jest busy busy. To czas, w którym teraz jesteśmy, to jest ten czas, żeby nasza restauracja lśniła. Ściąganie pajęczyn, czyszczenie wszędzie, czyszczenie okien, czyszczenie pod blatami, tak, żeby po prostu było wszędzie czyściutko. Tak, prace porządkowe jak najbardziej yy, w cenie. Zwłaszcza kiedy faktycznie ma się takie momenty, że, że, że można się nad tym zastanowić, nie? Bo na tłoku gdzieś tam ciągłych imprez to. Umykają te drobne rzeczy, nie? Gdzieś tam, że. Dobra, mopem szybko, pyk, pyk, wytreblaty, dobra, jest sprzątnięte, zaplecze, spadamy do chaty, nie? Bo Taki jest godzina piąta, pięćdziesiąt, wszyscy chcą już wyjść, nie? Taka jest sytuacja, właśnie czasami, że po prostu się spieszymy, potem jest to gdzieś czyszczone w inny, w inny czas, ale jeżeli mamy tych imprez wiele koło siebie, no to potem. Jak spojrzymy pod blaty, no to widać, że no, trzeba się postarać, żeby naprawić <noise> różne rzeczy. G generalnie to jest trochę na tej zasadzie, że kiedy są te imprezy, to sprząta się tak, że jak się wejdzie, to jest OK, To jest czysto. Ale, Ale jak się zacznie zagłębiać, to widać te niedociągnięcia związane gdzieś tam z tym tempem tej pracy. I, i tak. ten okres jest właśnie, tak jak Szymon powiedział, idealnym, żeby właśnie się skupić na tym, żeby dopiąć wszystko tak na ostatni guzik. Nie? I też dobrą praktyką jest to, żeby zerwać z rutyną, bo czasami się przyzwyczajamy do rzeczy, które nie działają albo źle wyglądają i koło nich chodzimy obojętnie, a ten czas pozwala nam na to, żeby nawet czasami sobie spokojnie z perspektywy gościa usiąść przy stoliku i rozejrzeć się po restauracji i zobaczyć Pani co Pani dyrektor nie często to powtarza, nie? że tak, proszę mieliśmy, usiąść z perspektywy gościa i to faktycznie... też szkolenie z panem Szultysem Łukaszem Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pan Łukasz Szoutys jest naprawdę wspaniałym Beściak. szkoleniowcem. I on też otwiera oczy właśnie na takie rzeczy, żeby, żeby przewrócić stolik właśnie taki hotelarski i spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Tak, no to, to były super szkolenia generalnie. To trzeba przyznać. Jedno i drugie. Ciebie na drugim nie było. No niestety nie było. To no. też właśnie jeżeli chodzi o takie życiowe sytuacje, no to ja mam problemy z kręgosłupem. Ogólnie często się zdarza. Że kelnerzy je mają w moim wieku. Ja kieru... Nie łam się teraz. Ja jestem kierownikiem, ale jestem kierownikiem pracującym też w aktywnie, Aktywny. Bardzo. No, dla mnie to jest ważne, żeby być z moimi pracownikami blisko i nie wyobrażam sobie, żeby dawać im coś do zrobienia, jeżeli ja sam tego nie umiem zrobić. Oczywiście w niektórych rzeczach oni pewnie są lepsi. Ale to chodzi o to, żebym ja umiał wszystko to, co oni robią, żeby też móc im pokazać. A chodzi też o to, żeby sprawdzać na przykład ile czasu jest potrzebne na daną czynność. Czyli na odkurzanie ile jest potrzebne, na sprzątanie stolików, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś mi powie, że wielka restauracja naszego gabarytu może być odkurzona w 100% po 10 minutach. No bo tak się nie da. A gdybym tego nie robił, gdybym nie sprawdzał jak to jest, to bym... Może byś uwierzył? Nie mógł szkolić po prostu. No ja muszę szkolić yy, swoich pracowników tylko wtedy, kiedy sam wiem, jak daną czynność się wykonuje, ile ona czasu po, po, po prostu wymaga. Karol, nie przejmuj się. Przyjdź na pierwszą zmianę, ja, ja Cię wezmę, ja Cię wszystkiego nauczę, w porządku będzie, będziesz tylko ze mną pracował. Wchodzę. Kierownika nie ma. Przyprowadził mnie, zostawił mnie z Aleksem. 5 ci... minut później, tu masz karty, ci przyjąć zamówienia, i op, Cię, Po to Cię zatrudniłem, żeby na wakacje pojechać, no. Aaaa! <śm> <śm> nie, no tak nie było, no tam, jeden dzień się przemęczyłeś i od razu tam, o. No. Pozwólcie, że sobie poleję. Dawaj liwaj. Nie widać, co polewam, bo to nie wolno pokazywać. Co nie A, no tak, nikt nam nie zapłacił za reklamę. Faktycznie, dobrze stronę, co, co mam pokazywać? Bo to ciągi. Jak widzicie, dzisiejszy podcast, takie tak jest na nasze tam pitolenie na tematy wszelakie, w sumie, ale też fajnie. Myślę, że od czasu do czasu warto, żebyśmy też sobie usiedli i pogadali o czymś innym, bo, bo te techniczne rzeczy, generalnie, my zbieramy feedback i wiemy, że podcast o serwisach wyszedł za długi. Nie, jakby to jest moja wina, bo Szymon od początku proponował podzielenie go na dwa podcasty. To ja się uparłem, że ten temat trzeba od A do Z cały zrobić. O, nigdy się nie przyznałeś do błędów. Nie, no przyznaję się. W internacie. <grybuj> Nie no, to, to jest po ale prostu. Uznałem, ale uznałem, to... że to wszystko było tak ważne a, razem i zależne jedno od drugiego, że podzielenie tego Było bez sensu. No. Ja uważam, że tam gdzieś w, w takich odcinkach e, przesadzonych to nasza pasja do tej pracy wychodzi. No i tak jest. Trudno się z tym kłócić, że nie mamy do tego pasji, a jak mamy do tego pasję, to chcemy o tym rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. A... No. A, taki, a, też... a temat serwisów jest naprawdę ogromny i, pe i na pewno go jeszcze nie, nie wyczerpaliśmy. Także nie. wrócimy do tego później. Może, e... może nie, tym, tym razem nie będzie dwóch godzin. Spokojnie. Nie, no, by, by, by też, Będziemy też starać się wrzucać jakieś shorty właśnie tam takie z, z życia codziennego kelnerskiego, krótkie filmiki co tam u nas, jak tam, co nowego jak, jakieś nowe Mogliśmy pomysły. dzisiaj w sumie zrobić. Jutro możemy zrobić i dać, to nie ma problemu. Chociażby z y, prasowanka mojego dzisiejszego jak najbardziej jak najbardziej A nie długo... jeżeli myślicie że w dużych obiektach są osoby które za kelnerów prasują to jest nieprawda mm -mm. Mm -mm. sami to robimy prasujemy obruski prasam mnóstwo no. no to jest taka żmudna praca bo jak są to duże, tego obrusa to nie chodzi tylko o górę obrusa ale o boki też także trzeba tutaj się trochę na Jest też technika Podwijasz te obrusy. Technika magika. Prasujesz. Hmm. I one muszą być takie um, gładkie, że jak y, kostkę lodu popychamy, to ona musi do końca stołu spaść. G generalnie to prasowanie obrusów to jest takie, zależy od dnia, bo czasami jest to fajna wymówka, żeby stolików nie robić. <noise> Nie. Yeah. Ja wolę stoliki generalnie niż te obrusy, ja nie mam problemu prasować jeżeli nic się nie dzieje, ale jak mam wybrać stolik, a obrus to, to wolę być na sali, nie? Ale, bo ja, mnie to nudzi, ja zawsze muszę sobie włączyć podcast albo muzykę do prasowania. No, jest to też dobry czas, żeby rozważać nad swoim życiem, a <słyskać> <słyskać> jak prasujesz, wiesz, para gorącą, takie trochę spa się robi. No. Fajne masz to spa. <noise> Wracając jeszcze do takich rzeczy z życia prywatnego i z pracy, to ostatnimi czasy staram się punktualnie kończyć. Jak jesteśmy sami na zmianach, że jak jest tylko punkt 22, to ja robię wszystko, żeby skończyć o tej 22.00, brzydko powiem, dzida do domu. Żeby jeszcze zdążyć książeczkę synkowi przeczytać. Ja jak mam samotne Przytulić zmiany. córkę, pocałować żonę i spać. Jak miałem ostatnie samotne zmiany, to ja nawet byłem tak obrobiony, że wychodziłem za pięć po prostu już. No, za a... pięć już byłem w kurtce, dzida za hotelem. Nie? I też jest fajne, zauważyliśmy pewną taką e, zależność, e, jeżeli chodzi o te zmiany samotne, że one. E, trochę depresyjne są. Jeżeli nie ma. Jeżeli jeszcze są kucharze, także spokojnie, mamy z kim rozmawiać. Ale jak oni są gdzieś tam zajęci, i my musimy robić coś monotonnego yy, z dala od wszystkich sami przez parę godzin, no to człowiek yy, alienuje się za bardzo. U mnie to trochę zależy od tego, kto na przykład jest na recepcji, bo wiadomo, że nie z każdym yy, ma się taką relację, żeby sobie z nim nawet iść na jakieś 10 minut porozmawiać. No bo na dłużej nie można, wiadomo. No, Chyba kurczę, nie chodzisz na dłużej. Nie, no co ty, co ale pyta? tak w ogóle mówię, no bo są też osoby, do których no wcale nie podejdę, nie, w ciągu zmiany, nie. Ale I... wiesz co, ja też uważam, że jak się, ja Ci powiem, że ja tak zauważyłem... Ale z kolei niby nie lubię, ale też lubię te zmiany, bo robię wszystko sam i po swojemu, w swojej kolejności... I jakby no nie, nie ma tego punktu, że w którymś momencie ktoś zrobi coś i jest jakiś taki chaos, wiesz. Jak tak, my pracujemy jak, jak razem, to, to mamy akurat to spięte zawsze praktycznie wszystko, nie? Ale czasami tak jest właśnie, że na przykład powiesz, że ty zrób to i okazuje się, że ta osoba tego nie zrobiła i, i potem się to wszystko wydłuża. A tak jak się... ja mam... Teraz jest czas, żeby... Bo, bo mam chwilę, żeby na przykład umyć ten ekspres. Idę jest to zrobione, odhaczone, koniec. Ja tak. Już do tego nie muszę wracać, wiem, że... I wiesz, e, że masz w głowie zrobione to, nie? Że moja czekolista się skurczyła. Ale ja chcę też powiedzieć o tym, że mi... W sytuacji, kiedy restauracja jest taka cicha w tym momencie, fajnie się obsługuje gości. W sensie lepszy vibe łapiemy z gośćmi, jak jest tak kameralnie w restauracji. Można też podejść Bardziej do bliski nich. kontakt. Tak, no. Ja miałam takich gości ostatnio, dwa dni temu. Byli super zadowoleni z jedzenia. Pytali się, gdzie są wasi goście? Tutaj wszystko tak super. No ale mówię, no akurat taki czas jest teraz, że jest ciszej. Ale i mówiłem, no wiedzą Państwo, wczoraj jakby Państwo przyszli, to tutaj było 180 osób. No tak, no tak to wygląda. Czasami jest 180 osób, a czasami jest 10 w restauracji. No a my jesteśmy, tak czy siak, musimy tam być i swoją pracę wykonywać. No, a może to z nami jest problem, że goście nie chcą przyjść z nami pogadać? Może oglądają nasze podcasty, no. <laughs> Jest są <to> za długie. <laughs> Kurde, jak podcast taki długi, to tam nie idę do tej restauracji, bo. Zanim on trafi do posa i zamówienie nabije, to. Łocie panie, nie warto. No właśnie. Nie, no coś, coś jest w tych zmianach. Ja przede wszystkim największy problem mam z tymi zmianami, kiedy są one na przykład w niedzielę, kiedy wcześniej no. jest zamknięta restauracja i trzeba naprawdę pół zmiany, siedzieć na przykład na barze. Nie. Samemu. W tym momencie nie lubię tych zmian. Lubię kiedy jest to faktycznie powiedzmy te tam dwie godziny, tam godzina na barze samemu, mhm. a kiedy przychodzi moment, na przykład, że pół zmiany siedzisz sam, to już jest kosmos, nie. A jak na przykład ja też mnie to ciekawi w sumie, jak jest u ciebie, jeżeli chodzi o tą drugą naszą stronę, czyli o te życie prywatne, jak ty wybierasz miejsca w czasie wolnym, jakbyś chciał na przykład z osobą towarzyszącą, z twoją drugą lepszą połówką, pojechać gdzieś na weekend, to wybrałbyś raczej hotel taki o podobnym gabarycie, czy wybrałbyś coś mniejszego, jakiś apartament, czy taki jakiś B&B, jak to jest, jak ty, jak ty lubisz? Wiesz co, generalnie nie miałem okazji jeszcze w ten sposób w sumie z nikim gdzieś tam podróżować w ten hmm. sposób. Wyjazd, który miałem gdzieś tam zaplanowany, niestety nie wypalił i skończył się na tym, że że po prostu pojechałem do Poznania po prostu z siostrą i mieliśmy pokój w hostelu, nie? więc gdzie mhm. plan był zupełnie inny, gdzieś tam, bo to miałem jechać z moją poprzednią dziewczyną. Wiesz co? No po Dużo jak, zależy od tego, gdzie jadę, w jakim jak celu, spędzasz, nie? Bo, 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 bo chyba to jest... Bo Ty mówisz jakiś... teraz o wyjeździe, O wyjeździe, czy... no ja myślałem, że, 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 że masz, bo ja na przykład... Bo mi chodzi wakacje, tylko o to... na przykład jak planujemy teraz urlop, mhm. to stwierdziliśmy, że się wycwaniamy, jedziemy na jakiś last minute i nawet jak będzie opcja, to jedziemy na all inclusive i mamy wszystko w nosie, nie? Nie, no to na, jak najbardziej. Ja, Wiesz, ja, ja zależy tak, od sytuacji, Ja unikam okazji. dużych hoteli, ja tylko to ja chciałem powiedzieć, że... Dużych hoteli? <laughs> że dużych hoteli unikam z racji tego, że, że, że tam pracuję i po prostu... Nie sprawia mi przyjemności, kiedy widzę te same osoby, które bym widział u nas, które są zapracowane i które wiem, jakie mają trudności, i, i nie lubię też tego natłoku ludzi, dlatego że ja lubię, lubię jakiś tłok w pracy, ale jeżeli obcujesz z, takim, z taką dużą ilością gości przez cały rok, to jak wyjeżdżam na swoje wakacje z rodziną, to chcę mieć spokój po prostu i wybieram raczej mniejsze miejsca. Okej, okay, mówię, u mnie to dużo będzie zależało, no teraz dopiero gdzieś tam e, we wakacje będziemy kombinować, ale nie, nie mamy problemu ani jechać powiedzmy do jakiegoś małego kurortu, ani pojechać do hotelu jakimś on inclusive, nie? Do hotelu fajnie jest też y, pod względem takim... Wiesz, pić drinki z palemką na basenie. Też, ale basenie. porównać, nie? Porównać co trochę jest... Tu, co, trochę tu, trochę tam. Jest, co jest lepszego na przykład w jakimś danym obiekcie. To ja tak bardziej... Prywatnie lubię, niekoniecznie, znaczy niekoniecznie wakacyjnie, ale mógłby, lubię sobie po, nawet na, na chwilę wejść do jakiegoś hotelu, jak jestem gdzieś. Na przykład, jak byłem w Londynie, wchodziłem do Hiltona to tam byłem zdziwiony, jak tam wyglądało. Byłem zdziwiony, jak tym, po prostu, yy, trochę mi się wydawało to wszystko takie zbyt oldschoolowe. Nie wiem, takie jakieś mm -hmm. nastawienie było, tam był cały czas osoba, która pastowała buty było takich pełno nowo bogackich ludzi i tak dziwnie. Myślę, że to też zależy od miejsca, w którym dany hotel się znajduje. Nawet jeżeli to jest ta sama sieć, jakbym wszedł, jak byłem w Hiltonie też w Warszawie, no inaczej. No. To, to się jednak zmienia. Ale ja lubię po takich hotelach chodzić, żeby sprawdzić co, jakie są różnice, jak to wygląda. Czy jestem zauważony, jak wchodzę na recepcję, czy mają cię w nosie. A widzisz, to ja na przykład mam coś takiego, jak byliśmy w Poznaniu z siostrą, to obeszliśmy w rynek około cztery razy żeby popatrzeć sobie w witryny restauracji i poczytać menu, żeby sobie Też patrzyliśmy, co gdzie jest, wiesz, porównywaliśmy wystrój, patrzyliśmy gdzieś tam na różne czynniki, żeby ostatecznie wybrać miejsce, do którym pójdziemy na obiad. nie? Właśnie mi brakuje tego, jak pracowałem w tym hotelu w Anglii, to tam było fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o polepszenie serwisu, że personel miał możliwość pobytu po roku czasu, to była jedna noc ze śniadaniem. I potem to się zwiększało. Po dwóch latach tam było dwie noce ze śniadaniem i sobie adem już i tak dalej, i tak dalej. Z każdym rokiem dochodziła jedna noc. I to było w siostrzanych hotelach. I fajnie było pojeździć sobie, i na przykład ta, dostawaliśmy formułkę, e, którą mieliśmy tam wypełniać. Czy jeżeli chodzi o personel, o czystość hotelu. I, i to zostawało oczywiście jakby w tej e, marce hotelowej, ale oni sobie porównywali opinię e, personelu i wyciągali wnioski, bo to też jakby miało służyć jakby takie, miało to charakter szkoleniowy. Mm -hmm. nie, tylko, nie tylko, że jest za darmo pobyt, ale żeby z tego pobytu pracownika hotel coś jeszcze zyskał, no to była jakby opinia cenna danego pracownika na temat tego obiektu. A to jest ciekawe, bo to by znaczyło, że prowadząc coś takiego faktycznie ta opinia pracowników jest y, czymś, co się liczy, nie? Dla, dla, dla sieci. Liczy się i liczy się też o, z tego względu, że to jest tak jakby sobie trochę y, powiem y, jak ksiądz, a robił rachunek sumienia po prostu. Czy rzeczywiście oceniając tego pracownika, ty sam robisz taki sam serwis, jakbyś chciał. Y, no, to jest, to jest dobre, to jest mega ciekawe w ogóle zagadnienie. No i oprócz tego sama przyjemność y, i to ma być, i to miało być właśnie na zasadzie jakby Całej tej podróży przez rezerwację? Mm -hmm. czy, reze czy osoby w rezerwacji miały to być rezerwacja telefoniczna na ogół? Są miłe, potem czy recepcja cię dobrze zameldowała, czy na czas, czy recepcja była czysta, jak wyglądały ogólnie wszystkie te miejsca dostępne dla gości. Ale to na przykład była informacja, że przyjeżdża pracownik na taki tak. pobyt, czyli hotel wiedział, że przyjeżdża inny pracownik, czy to taki tajemniczy klient trochę? Jeżeli chodzi o stawkę, to ona była dla personelu i tam recepcja na ogół wiedziała, ale już dalej w hotelu to to nie było takie objaw. Tak, i to też nie, nie zawsze, nie zawsze HR wpisywała że to jest właśnie osoba z personelu nie? jakiegoś hotelu. Czasami było to tak zrobione, że nie było wiadomo. Czyli czasem był element tego tajemniczego klienta. Tak, jak najbardziej, bo to, bo to tylko wtedy można po prostu liczyć na to, że to będzie zrobione rzetelnie, że to nie będzie jakaś ściema, że ktoś Ci będzie akurat starał, że, że to właśnie przyszedłeś tutaj sprawdzać standardy w hotelu. Okay. Ale oprócz tego, tak jak mówisz, taki Mystery Guest, u nas się zdarzał. I ja umiałem go wyczuć, jeżeli chodzi o rezerwację i jego podejście do nas. I często zgłaszałem wszystkim kolegom i koleżankom. No i bo to będzie taki ten, on sprawdza, coś tak. będzie tak. Ale bo to, ty... bo, bo to jest takie, bo to było nie fair, bo tam na przykład mieliśmy takie rzeczy, że czy recepcjonista odebrał telefon po trzech, do trzech dzwonków? Nie? Jeżeli nie odebrałeś telefonu po trzech dzwonkach, to już traciłeś masę punktów czy recepcjonista był uśmiechnięty, czy miał imię swoje na plakietce i tak dalej takie. To było pełno zagadnień, które oni tam wypełniali i na koniec wystawiali ci punkty. I procentowo to wychodziło. Jeżeli tam było do 80% ze 100, no to było ok, ale poniżej to już był cały opis, co nie działało. Wow, No I to, jest, takie, i to, jest, takie, yy, to jest o tyle fajne, że naprawdę to pomaga... Yy, Wszcząć działania takie, że zmieniasz ten hotel dla dobra dla gościa. Że, jeżeli naprawdę tam jest brudno, że jeżeli naprawdę tam personel nie istniły, to wszystko jest zmieniane. Tak, żeby to funkcjonowało tak jak powinno. To, to brzmi mega spoko. Także. No z, znowu odlecieliśmy od tematu w ogóle. Jeny, ja nie wiem. Nie, no czemu? No też temat praca, prywatne życie. No bo to Albo to było... prywatnie jeździłeś, do, dobra? Okej, okay, okej. Okay. Pewnie, że tak. Nie, bo ja zawsze mam coś takiego, jak rozkminiam że tym bardziej po, po, po tym feedbacku o długości odcinków, tak patrzę na wiesz, licznik też nagrania. Patrzę. Ty masz to samo kurczę, my jesteśmy i, i, I tak się zastanawiam, mówię kurczę, no ale z drugiej strony to nasz podcast, kto, kto zabroni? Kto zabroni? I już będziemy powoli kończyć. Jeżeli nie chcecie oglądać, to podzielcie sobie na segmenty. Oglądajcie po kawałku. Kto wam, kto wam zabroni? No po A kto za nam zabroni? Nam po prostu zależy, żeby mieć kontakt z państwem. Nie? No, jakby na to nie patrzeć, nie? gdzieś tam lubimy, lubimy sobie pogadać do, do was i, i do siebie nawzajem też. Chcielibyśmy w końcu więcej komentarzy od was zobaczyć, jakichś pytań. Sugestii co do odcinków, że jeżeli na przykład macie jakieś zastrzeżenia, też piszcie. No, kurczę, my chcemy, żeby to było przez Was dobrze odbierane. W końcu robimy to dla Was. Jak najbardziej też dla siebie, no bo. Taki hobby w sumie, nie? Fajnie... Coś tam poza pracą innego robić też fajnie. Fajnie też, jakby oglądać sobie te odcinki, które wcześniej zrobiliśmy. Widać na początku, jak ja zestresowany byłem przy pierwszym odcinku. Ja myślę, że to będzie też fajna pamiątka dla nas, a mamy pomysły na inne odcinki jeszcze, na to jak będziemy... Po prostu działać sobie w internecie na tym kanale, nie? Ten podcast to, to, to jest taki jeden z... to jest baza, nie? Wokół której chcemy tam dalej coś robić, to... to a mamy też... fajne miasto i to o tym mieście też jak się tylko ciepło zrobi, czekamy na wiosnę, będziemy dużo opowiadać, mamy Temat o... jest prosty. Leci wiosna, ciepłe dni, mikrofony, proszę, przenośne, aparat porządny... I późniamy miasto. Z, chcemy, chcemy, chcemy zrobić wywiad. Z Menelem zrobimy wywiad. Z, chcemy zrobić wywiad z naszymi kolegami, koleżankami z gastronomii w Toruniu, Po prostu. Mamy zamiar, że to. Taki mamy, nadzieję, dream. mamy nadzieję, że to wyjdzie. I że będziemy mogli pokazać swoje ulubione miejsca, nie tylko gastronomiczne, ale ogólnie takie, które, do których mamy sentyment. Nawet sam fakt pójścia pogadać sobie faktycznie gdzieś tam do, do parku i nagranie takiego podcastu gdzie indziej, w innym otoczeniu. Ja myślę, że jak najbardziej, jest jest potencjał na to. A tak, rzeczywiście, żebyśmy nie przesadzili z długością znowu, to podsumowując to wszystko, co chcieliśmy wam powiedzieć, to to, że w życiu jest bardzo ważne, żeby um, łączyć te życie nasze prywatne z, z naszą pracą w ten sposób, żeby ani jedna strona, ani druga nie ucierpiała, żeby zachować zdrowy rozsądek w tym, co robimy. Yy, ale jeżeli czujemy że spełniamy się w tej pracy to ja nie uważam że powinniśmy mieć wyrzuty sumienia że robimy wszystko żeby być dobrymi pracownikami tak jak na początku powiedziałem no tak zostałem wychowany tak mnie tata nauczył że trzeba ciężko pracować i ja jako yy, po prostu tutaj kierownik tej restauracji w której jesteśmy będę chciał innych pracowników młodszych ode mnie uczyć tego żeby dawać sobie wszystko ale jednocześnie yy, wiem że jest też coś takiego jak życie prywatne nie jest mi ona obco, każdy z, ma. Każdy z nas nie ma i ja strasznie szanuję te nasze życia prywatne, wszystkich pracowników. I staram się, jak tylko mogę, służyć dobrą radą, służyć tym, że mam trochę większe doświadczenie w pracy i jak tylko umiałbym komukolwiek coś doradzić, żeby lepiej w pracy szło, no to od tego jestem. I... Kierownik jakiś czas temu się zaśmiał, że: No, no widzisz, to, że Ci tyle zmian dawałem, wyszło Ci na dobre, nie jesteś już ze swoją byłą. Ja naprawiam To sen, był no. jego plan. No dobre, to ci wyszło, widzisz, masz teraz nowy związek lepszy, no. i tego się trzymajmy zdecydowanie. I, i, I tutaj też bardzo ciekawe, jeszcze może na chwilę się tylko cofnę do tego e, godzenia pracy z życiem prywatnym, że to też jest o tyle ciekawe, że w momencie, kiedy druga osoba też pracuje w gastronomii, to trochę inaczej rozumie te godziny pracy i to, że na przykład. Nie siedzisz na telefonie w robocie nie jesteś w stanie odpisać, nie? No, to nie jest praca przy biurku, mhm. gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie mieć messengerka zaraz obok włączonego. Fajne jest to właśnie, że ta, ta druga osoba, żeby to rozumiała, nie? a bardzo często, mimo tego, że próbujesz uświadomić, ja próbowałem uświadomić moją poprzednią partnerkę na temat tego, jak wygląda praca w Gastro, z czym to się je. Rozumiem, rozumiem, a jak przyszło co do czego, to szło gołym okiem zauważyć, że nie rozumiała nie rozumiała, o to były wszelkiego rodzaju kłótnie typu, bo nie masz czasu, bo coś, nie? No, to jest ciężkie, I, i, tak. I w momencie, kiedy masz kogoś, kto jakby rozumie ten świat, bo jest też jego częścią i tak dzięki temu, że jest jego częścią, to nie jest tylko, że rozumie, ale na, naprawdę jest świadoma tego, jak to wygląda, nie? To jest, to jest w ogóle mega fajne, nie? To... Ja też chciałbym zauważyć, że często zdarza się, że nas ktoś może urazić w tej gastronomii naszej wspaniałej. I to jest, wiecie, to jest. Ciężkie. To jest człowiek. Nie? To jest człowiek, którego no nadzieje, ja mega szanuję za, za jego anielską cierpliwość. Yeah. Bo ostatnio cała trójka, ja, Dawid i Krystian, byliśmy po prostu miśmy. nożyłki nam popękały, a ten człowiek ze stoickim spokojem po prostu tak merytorycznie wyjaśnił jednego Ananasa. Że ja bym go po prostu chyba już wyniósł za, za koszulę, Ale za salę. Mi najbardziej Żeby, się śmiać Bo Tak hipokryzja tego... tych ludzi mnie już drażniła. Ja najbardziej szacą. się chciałem z tego, że um, tak naprawdę to on tylko mnie uraził, a wy wszyscy wkurzeni byliście. Że ciebie uraził generalnie, no, tak prywatnie. empatycznie, wiesz. Ale no. to jest. Ja, słuchajcie, no ja się z tym liczę. U nas cały czas. Nie, no bo my zespół w ogóle za. Wiesz, jakby mamy tak zespół zrobiony, że każdy za każdego wejdzie w ogień. Nie, no I kiedy ktoś uraził ciebie, to mnie to już zirytowało, ja Krystiana, tak, wiesz o co chodzi. I tak, sam po fakt, ludzku, ty... tak po ludzku ja uważam, że jeżeli ktoś ciebie ym, chce zmieszać z błotem i powiedzieć, że twoja praca jest śmieszna, bo, bo jesteś na przykład starym kelnerem w moim przypadku. Nie jesteś bo, taki stary. Bo, no, ludzie... bo tak mnie odbierają na przykład niektórzy, niektórzy goście. Ja to rozumiem, mogą tak myśleć, mają do tego prawo. Ale wtedy, jak ja bym miał się zniżyć do tego poziomu i oceniać na przykład ich, no to nie mógłbym wykonywać tej pracy. I bym musiał wejść w jakąś polemikę z taką osobą i spędzić z nią 2-3 godziny kłótni i wszyscy by byli na tym stratni. A najbardziej ja bo bym miał w ogóle już włosy jak gołąb. Więc ja już po prostu mam taki, na takim etapie jestem, że jak mnie ktoś nie wyzywa od już najgorszych, to ja jestem w stanie przełknąć wszystko, niech sobie tam gadają. Nikt nie zna e, przyczyny i... E, no, jakiś motywacji, dlaczego akurat ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, yy, i ja uważam, że tak na co dzień to trzeba mieć po prostu szacunek do drugiego człowieka, niezależnie jaką pracę wykonuje. Jak się o tym pomyśli, to naprawdę kurczę, ktoś powie, a jakiś tam śmieciarz. Ja miałem taką sytuację, że takiego pana znałem, który wywoził śmieci na starówce i niekiedy tam się z niego naśmiewali. Gość kurczę około 60. Bardzo taki rosły. I wiadomo, że w mieście nie dojedziesz wszędzie, żeby śmietniki wywieźć z tych małych, z tych małych jakichś takich, pod, jak są małe podwórka, no mhm, trzeba te śmietniki jakieś. ogromne ciągnąć i on w lato w temperaturze 40 stopni czasami ciąga to wszystko, wywala, a jeszcze mu go pokażają. A dzięki niemu w Toruniu tak naprawdę w wielu mm, obiektach gastronomicznych jest czysto, bo to jest jedna taka prywatna firma porządna, która się tym zajmuje na cały Toruń. I o ja tym mówię, cokolwiek robisz, cokolwiek robisz w życiu, do Ciebie ludzie powinni mieć szacunek, jeżeli nie mają, to oni mają problem z sobą. Ja, ja, ja podam lepszą historię, zasłysza, zasłyszaną gdzieś tam, nie pamiętam, od kogoś z rodziny, że znał e, ziomeczka, który miał prywatną firmę, która zajmowała się wypompowywaniem i, i tam po prostu utylizacją, powiedzmy szamba. Mhm. I wszyscy się śmiali, że to szambiasz, nie? A ten szambonurek jeździł najnowszym Mercedesem, szambonurek, bo tak. to była jego firma i kupę siana z tego miał. Nie? I to jest też ciężka praca. jak, jak sobie I niewdzięczna, i niebezpieczna, bo te wszystkie, wiesz... To pewnie. Fekalia to... Fekalia to się jest... tam dostanie człowiek, to też ile takich przypadków było, że ktoś wpadł i już nigdy nie tak. To nie nawet, nie wiesz, opary z tego w sumie są szkodliwe pewnie. bardzo dla organizmu i, wiesz, i paradoks właśnie, że taki człowiek, ludzie się z niego śmiali, a on niech się śmieją. No ja wiem, że stać tak. mnie na wszystko i mam ich w nosie i to ja się śmieję z nich, nie? To jest trochę na tej zasadzie. No. Więc y, faktycznie, jakby żadna praca nie hańbi, generalnie, ale ja wychodzę z założenia, że tak jak w przypadku tamtych gości, o których nawiązałem, nie wolno być hipokrytą, nie? Bo no nie, nie można mamy, w jednym no momencie mamy. mówić o szacunku pracy drugiego, drugiego człowieka, człowieka o trzeba, tym, że trzeba docenić każdego człowieka, a potem potraktować tak, jak ciebie potraktowali. No. O to mi tylko chodziło, ja ci to wytłumaczyłem tego dnia, że, że to mnie zirytowało najbardziej. No nie? ja wiem, ale to, to trzeba. Ja, ja tak, tak też ci powiedziałem, że prawdopodobnie gdybym um, był w twoim wieku, to też bym tam chciał. Ja już po prostu nieraz próbowałem i to z tego gorzej, jeszcze gorsze rzeczy wychodzą, bo potem możesz nasłuchać jeszcze rzeczy gorszych, nie o sobie. I wtedy tak jest ciężko. No, kto, nie, kto lubi z nas słuchać na swój temat jakichś dziwnych oskarżeń, i od osoby, które nas tak naprawdę nie zna na co dzień, więc jest to yy, no niemiłe. Dlatego ja uważam, że <laughs> szacunek do drugiego człowieka musi być, cokolwiek by się nie działo. Tak, ale ja na przykład mimo wszystko nie jestem zdania, że jak ktoś ci bije w policzek, nadstawiaj drugi, nie? No nie, absolutnie, dlatego ja mu powiedziałem, co, 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 co się dzieje. Ale bardzo no powiem Ci, że jak to przemyślałem, odpowiedziałeś mu bardzo inteligentnie, nie? No. Mega inteligentnie Ci. Powiem szczerze, że... Nie wiem, czy inteligentnie, no, ale... Nie, bo, bo to jest trochę tak, że odpowiedzieliśmy mu na tyle mądrze, że dopiero naprawdę trzeba było to przemyśleć, on na pewno sobie nie zdąsł jak go pocisnąłeś. To jest... Bo pocisnąłeś go równo, to nie? To jest taki temat... Hasło, że... My nie dostajemy medali za naszą pracę. Powiem ci, złoto. To było cudowne. A on na pewno tego nie skuwał. Oj. To było piękne, no? Najlepsze, najlepsze jest to, że jeden z nich wcześniej, zanim jeszcze się tak bardzo yy, zalkoholizował, <grym> powiedział, że o, pan tak szybko i tam przynosi tutaj do nas wszystkie te rzeczy, które trzeba, że jest to absolutnie Mistrzostwo Świata. <grym> A potem już nie byłem mistrzem. Potem już nie byłeś mistrzem. No trzeba cór. było tą jajecznicę zrobić. Trzeba Samemu. Było, trzeba było. Ale spokojnie oni Katarzyną figurą nie byli. Nie byli. Ale zobacz, do no mojej jajecznicy poszło. No, tak to jest. Jajecznica kurde. bardzo ważne. Danie dnia. Danie dnia, kurde. Właśnie, to też jest ważne. Jest A propos piękne, życia prywatnego, nie? że trzeba. Trzymać tą fizyczność na dobrym poziomie, jak się jest skanerem, i dobrze się odżywiać, dobrze się nabadniać, pić dużo wody. To są Wódki. ważne rzeczy. Nie. Powiedziałem to głośno? Nie. Wódki nie wolno. <laughs> Gin jest lepszy, wiem, zgadzam się. <laughs> Także jest nam bardzo miło, że mogliśmy się z Wami zobaczyć. Już chcesz kończyć? Nie ja opowiemy nie chcę, jeszcze jakichś anegdotek, coś? Nie chcę kończyć w ogóle, ale robię to po to, żeby żebyś ty nie musiał montować czegoś. A godzin, ja dziś tego nie będę montował, nie żebyś, ma mam. I żebyś też mógł um, iść spać, bo jutro musimy wrócić do pracy. Musiałeś mi to mówić. Musimy to wrócić do pracy i to na godzinę wczesną, więc niestety, nie chcąc, nie chcąc skończyć, musimy, ale życzymy wam wszystkim. Jak najlepszych y, sukcesów i największych w pracy na pewno którą Na pewno ten odcinek będzie przed walentynkami. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie! Dużo, dużo miłości, miłości y, i do swoich drugich połówek, do żon, do kochanek, do. Dużo cierpliwości, drugich ludzi. szacunku, tak. ciepła, bo to się liczy nie tylko walentynki, ale na co dzień. I do wszystkich. Żeby każdy dzień w waszych związkach y, był właśnie takim dniem walentynek. Peace, love and gastronomia. Make jecznica Not love. Make jecznica free. Not for free, ale free. No, więc to też taki apel od nas, że, że w ogóle udanych walentynek wszystkim. Tak yy, po prostu. Tak jest. Weźcie swoje ukochane drugie połówki do jakichś... Yy... Spędzcie z nimi czas w sumie, bo bo to tak się utarło, że jakieś restauracje, coś, ale to, to nie jest najważniejsze. Nieważne, ile wydacie na to pieni pieniędzy, ważne, żeby wydać na to, w kolokwialnie mówiąc, oczywiście jak najwięcej czasu. No, bo czas to pieniądz. O mój Boże, <grywia> jaki spoiler. <grywia> żeby, żeby został jednak na tą restaurację i wtedy wpadajcie do nas. <grywia> A zwłaszcza na mój autorski koktajl. No, tak jest. Kurde, Powiem ci, no muszę, no, no, no wstawić jego zdjęcie. No dobrze, niech pójdzie. Teraz godzina równo. Będę wiedział, żeby wstawić zdjęcie. Będzie wiedział. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Ci, Szymon, za dzisiejszy Dziękuję podcast. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Tata trzymaj się, trzymam za ciebie kciuki, bądź dzielny. Trzymamy to, razem kciuki. Gramy to, tata. No, wszystko będzie dobrze. Teraz. Nie łam się. I to też muszę ocenzurować!